Ponad 3 lata temu na osiedlu Kawiary zagospodarowano kawałek terenu zielonego, gdzie za 620 tysięcy złotych powstał plac zabaw ze skateparkiem. Po pewnym czasie hałas zaczął przeszkadzać nowym mieszkańcom sąsiedniej nieruchomości. Na skutek wielu skarg magistrat przeniósł elementy skateparku na osiedle grunwaldzkie. Radny Tomasz Dzionek wziął sprawę w swoje ręce i postanowił zagospodarować to miejsce, by umilić spędzanie tam czasu. W zeszłym roku zlikwidowano tutaj skatepark po protestach sąsiadów i od samego początku starałem się domagać od urzędu, żeby w jakiś sposób zagospodarować tą przestrzeń dla dzieci, no bo tu jest osiedle, bardzo dużo dzieci tutaj mieszka, szuka sposobu na to, żeby się bawić w wolnym czasie. I ostatecznie w maju bodajże tego roku powstało tutaj miasteczko rowerowe, ale to zdecydowanie za mało, zwłaszcza dla takich starszych dzieci. No i wyszedłem z założenia, że skoro nie mogę się doprosić tego kosza do gry w koszykówkę, to sam postanowiłem kupić i tutaj postawić dla dzieci. Uważam, że czasy się zmieniają na gorsze, bo my dorośli zapominamy, jak byliśmy dziećmi, jak się bawiliśmy, jak potrzebowaliśmy tej zabawy i faktycznie te place zabaw są bez dzieci. Musimy zwracać uwagę na to, że to my dorośli powinniśmy zapewniać dzieciom rekreację, sport, dbać o to, żeby nie siedziały w smartfonach czy w tabletach, a taką formą chociażby jest sport na świeżym powietrzu. Jak będziemy odbierać te przestrzenie, to nie dziwmy się potem, że dzieci nie mają zainteresowań i w tych smartfonach non-stop siedzą. Urządzenie ma być odpowiednio zabezpieczone, tak by zapewniało bezpieczeństwo podczas użytkowania.